A my, drodzy Państwo, przechodzimy teraz do polityki. Zdaje się, jest już z nami pan poseł Maciej Gdula. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, może zacznę od takiego niesowego tematu, który dziś dojrzałem na stronach Rzeczpospolitej wokół Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy jesteś na rzeczy, jeśli chodzi o wspólną kandydaturę ewentualną na Rzecznika Praw Obywatelskich, którą miałaby przygotować Lewica w porozumieniu, w jakimś konsensusie z Prawem i Sprawiedliwością? Nic mi o tym nie wiadomo. My na pewno zgłosimy swoją kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też rozumiem, że pan redaktor pyta o senator Lidię Staroń. No, jako propozycję Prawa i Sprawiedliwości na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Na pewno jest to trochę z innej, powiedzmy, półki kandydatka w porównaniu do poprzednich, w porównaniu do pana Wróblewskiego czy Wawrzyka. No, to jest osoba niezwiązana tak silnie z partią, mająca swoją drogę, będąca kiedyś spółdzielcą, przedsiębiorcą, działaczką społeczną. No to jest kandydatura nie tak ostentacyjnie partyjna jak poprzednie, więc tutaj pewnie zupełnie będzie wyglądała inaczej dyskusja nad nią jako kandydatką na RPO. Panie pośle, Rzeczpospolita pisze o mecenasie Robercie Dopierale, małej znanej postaci w polskiej polityce, był zupełnie nieznanej, człowieka niezaangażowanego politycznie, i to miała być taka osoba, o której mówią działacze Lewicy i działacze Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że pan nic o tej kandydaturze nie wie ewentualnej. Nie wiem, słyszałem o innych nazwiskach, ale też to były raczej takie bardzo nieformalne, wstępne rozmowy. Na pewno nie ma, jeżeli ktoś się obawia, że teraz już bo mam wrażenie, że jest trochę taka histeria, że w każdej sprawie Lewica tej współpracuje z PiS-em i jest jakiś tajny układ. Nie, w tym wypadku żadnych rozmów nie ma. Lewica zgłosi swoją kandydaturę. Panie pośle, to w tym wątku, czy ma pan takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje program społeczno-gospodarczy po prostu lewicowy, po prostu taki, w który no, siłą rzeczy lewicy się będzie zawsze podobał? To jest pierwsze pytanie. I drugie jest takie, czy pan zamierza głosować za tymi ustawami związanymi z programem Polskiego Ładu, tymi, które zmierzają do podniesienia podatków dla ludzi więcej zarabiających? Jak jeszcze nie byłem w Sejmie, to zawsze mi się wydawało, że już jasne jest, co będzie głosowane, kiedy ktoś ogłosi, że wprowadza ustawę do Sejmu. Teraz z o wiele większą rezerwą podchodzę do ustaw, więc powiem, jak będę głosował, dopiero jak zobaczę druk, bo to wtedy w tych wszystkich szczegółach, szczególikach można rozstrzygnąć, czy coś jest warte poparcia, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o zasadę, te propozycje dotyczące wyższego oskładkowania osób lepiej zarabiających, jeśli idzie o składkę zdrowotną, wydają mi się rozsądne, no bo z czegoś też musimy finansować system ochrony zdrowia. To nie jest tak, że w nim jest wystarczająco dużo pieniędzy, a są bardzo realne potrzeby, no, chociażby w kwestii finansowania psychiatrii dziecięcej, w ogóle ochrony zdrowia dzieci. To jest bardzo niedofinansowana część opieki zdrowotnej. Więc tutaj trochę taki płacz nad tym, że część bardziej zamożnych pracowników dołoży się do tej ochrony zdrowia, jest moim zdaniem jakimś nieporozumieniem. Znaczy, jesteśmy jakąś wspólnotą, mamy wobec siebie jakieś zobowiązania. Państwo jest jedyną tak naprawdę instytucją, która może zapewnić na przykład opiekę zdrowotną na dobrym poziomie dla tej wspólnoty, edukację. No i w tym sensie to jest na pewno w jakimś sensie lewicowe. Natomiast PiS nie jest lewicowy i to widać choćby w jego propozycjach edukacyjnych, bo w Nowym Ładzie jest zapowiedź na przykład zwiększenia lekcji historii. W ogóle taka propozycja, żeby edukacja była bardziej narodowa, żeby tam było więcej o dumie z Polski. Natomiast nic nie ma o podwyżkach dla nauczycieli.
No to jest wciąż niestety propozycja oszczędzania na usługach publicznych i to jest bardzo odległe od lewicowego programu. Nie będziemy mieli dobrej edukacji, jeżeli nie będziemy płacić nauczycielom, tak samo jak nie będziemy mieli dobrej opieki zdrowotnej, jak nie będziemy płacić pielęgniarkom. No to się musi zmienić. PiS tego bardzo nie lubi, bo w ogóle nie lubi ludzi aktywnych i zorganizowanych, chyba że to są ich ludzie. Natomiast nie lubi mieć takich partnerów po stronie społecznej, dlatego się obawia nauczycieli. Pamięta, jak wyglądał strajk nauczycieli w 2019 roku. I to mam wrażenie, że jest to w tym trochę takiej taniej zemsty, jeśli idzie o utrzymywanie płac nauczycieli na bardzo niskim poziomie. Panie pośle, gdy trwała dyskusja na temat poparcia rządu w sprawie funduszu odbudowy, czy pan był tym politykiem, który ani przez moment nie miał żadnych wątpliwości, że tak po prostu należy postąpić, że należy polityczny spór odłożyć gdzieś na bok i po prostu poprzeć w tej sprawie PiS, czy przez ułamek sekundy chociaż wątpliwości były? No i czy nie ma pan dzisiaj takiego poczucia, że lewica mogła ugrać więcej w takiej sytuacji, gdy rząd znalazł się w kryzysie? Nie wiem, czy mogła na przykład wskazać jakiś pakiet ustaw, który PiS musiałby wprowadzić w zamian za poparcie, na przykład, nie wiem, w zakresie związków partnerskich, zmian telewizji publicznej, różne rzeczy, które są dla was ważne i no, był ten argument, że gdyby się rząd nie zgodził, być może musiałby rozpisać nowe wybory. Czy nie ma pan takiego poczucia, że lewica, mówiąc bardzo kolokwialnie, wobec swoich wyborców ugrała za mało? Zacznę od tych wątpliwości. Oczywiście, że miałem wątpliwości, bo z Prawem i Sprawiedliwością, jak się siada do stołu, to siada się z ludźmi, którzy nie wiadomo, czy dotrzymają słowa, nie wiadomo, czy można im zaufać. Raczej w wielu kwestiach pokazali, że jest dokładnie odwrotnie. Nie można im ufać. Robią też rzeczy bardzo złe, jeżeli chodzi o państwo, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, przez media publiczne, sądy, defraudowanie publicznych pieniędzy, marnowanie ich. No to nie jest przyjemne siadać z kimś takim do stołu. To nie jest jakieś święto. Natomiast była wielka stawka, no były olbrzymie pieniądze, to po pierwsze dla Polaków, 250 milionów, to są naprawdę olbrzymie środki, które są nam potrzebne po pandemii. Druga sprawa jest taka, że gdybyśmy nie zdecydowali się na poparcie funduszu odbudowy, to możliwe, że byłby w ogóle kłopot w całej Unii Europejskiej, jeżeli idzie o te środki, czyli uderzylibyśmy w ideę Zjednoczonej Europy, która podejmuje teraz wielkie zobowiązanie. No i jako partia chyba najbardziej proeuropejska w Polsce, no trudno by nam było później patrzeć w lustro i udawać, że nic się nie stało, jeżeli byśmy wysadzili fundusz odbudowy w powietrze. A jeżeli chodzi o to, czy dało się ugrać więcej, no dzisiaj nawet pierwszoliniowi politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że ten pomysł na rząd techniczny był bardzo słabo ugruntowany. Nie było dla tego pomysłu rzeczywistego poparcia w Sejmie. No to był pomysł części polityków Platformy Obywatelskiej, ale on miał mizerne szanse na realizację, nawet powiem mocniej, żadnych szans na realizację, bo Konfederacja i Lewica w jednej większości sejmowej to jest coś niewyobrażalnego, więc ten pomysł na rząd techniczny był wyssany z palca, to było nierealne. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje, czy dało się więcej, no powiem tak, gdybyśmy podjęli negocjacje nad inny temat niż kwestie planu odbudowy, od razu bylibyśmy oceniani jako ktoś, kto wchodzi w układy z PiS-em i zawsze, i moim zdaniem słusznie, ludzie by mówili, a za mało wynegocjowaliście, na pewno się dało więcej, a poza tym sprzedaliście coś za coś. To jest, teraz jest sprawa czysta. Nasze negocjacje, te rozmowy dotyczyły wyłącznie funduszu odbudowy, sposobu wydatkowania tych środków i kontroli nad wydawaniem tych środków. I tylko to. Znaczy, to była na tyle ważna sprawa, że można było zaryzykować, usiąść do stołu, ale nie negocjować czegoś, nie tylko na co PiS by się nie zgodził, czegoś, co by też sprawiło, że ludzie by mieli poczucie, że jest tu jakiś handelek między Lewicą i PiS-em. Nie było żadnego handelku. Musieliśmy zagłosować za funduszem, bo to była po prostu wielka sprawa.
Faktem jest jednak, o tym też należy pamiętać, że to byłby pewnie taki problem już czysto z perspektywy rządu, który dla funduszu odbudowy, dla głosowania za funduszem odbudowy po prostu nie miał większości. Ale panie pośle, zostawmy ten temat. Chciałem zapytać o coś innego. Dzisiaj w Onecie duży panel poświęcony klasie średniej, temu, czy to zjawisko w Polsce istnieje, jaka jest, jaka może być, jaka powinna być klasa średnia. Temat, który powinien pana zainteresować, więc też zachęcamy do tego, żeby odwiedzić dzisiaj Onet. Jak pan to widzi? To znaczy, na jakim etapie tworzenia tej klasy średniej jesteśmy? Gdzie dążymy? To wszystko w kontekście oczywiście Polskiego Ładu. I jak pan ocenia sytuację, w której dziś właściwie, jeśli słyszymy premiera Morawieckiego, to do grona najbogatszych Polaków zaliczani są także ci, którzy zarabiają na przykład 7 tysięcy złotych. W takim mieście jak na przykład Warszawa oznacza to, że na sam wynajem mieszkania często idzie od 2,5 do 3 tysięcy złotych, czyli prawie połowa tych zarobków. Jak pan to widzi z tą klasą średnią? Często jest tak, że ludzie bardzo zamożni przedstawiają się jako klasa średnia i chociaż są elitą, to udają, że tak naprawdę jeszcze się nie dorobili, są cały czas na dorobku, bogacą się. Moim zdaniem to jest taki fortel, żeby nie ujawnić się jako elita. Klasa średnia, jeżeli jest sens o niej mówić, no to musi być coś nad nią i coś pod nią. Znaczy musi być tak zwana, ja teraz mówię trochę jako socjolog, musi być klasa ludowa, czy ludzie pracy fizycznej i klasa wyższa, elita, jak ją nazwiemy, to jest inna sprawa. Klasa średnia jest pomiędzy i jak mówił Arystoteles, w dobrym państwie ta klasa średnia, czy ci, którzy są pomiędzy, są silni. Wtedy jest stabilne społeczeństwo, wtedy nie mamy ekstremizmu, wtedy jest względny porządek. I mądrzy rządzący raczej starają się klasę średnią rzeczywiście wesprzeć, bo to są ludzie, którzy najczęściej dużo pracowali, żeby osiągnąć swoją pozycję. Są wykształceni, ciężko pracują i w tej sytuacji rzeczywiście na przykład jeżeli te ostateczne reformy podatkowe, które PiS proponuje, uderzą w ludzi, którzy zarabiają pomiędzy 6 tysięcy brutto a 10 tysięcy brutto, to moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość się skompromituje, jeżeli tam obciążenia wzrosną. Jeżeli wzrosną ludziom, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy, no to już są raczej pracownicy, którzy przynależą do elity. Zawsze jest pytanie o te przypadki graniczne. Jak pan mówi, że ktoś zarabia, jest na przykład samotnym rodzicem, zarabia 7 tysięcy i jest w dużym mieście i jeszcze musi wynająć mieszkanie, no to oczywiście to są, trudno taką osobę uznać za elitę. No ale jeżeli ktoś zarabia na przykład na jednoosobowej działalności gospodarczej 18 tysięcy, 20 tysięcy, no z pewnością należy do elity pracowników. I jeżeli dołoży do tej wspólnej kasy na zdrowie te 500 zł to miesięcznie, no to wydaje mi się, że to jest coś, co nie nadwyręży jego sposobu życia i nie sprawi, że on nagle będzie musiał klepać biedę. No, musimy być poważni. Panie pośle, to już na koniec chciałem zapytać o to, jakie nastroje panują generalnie na opozycji. Opozycja jest takim tworem bardzo często krytykowanym w Polsce i no jest takie wrażenie, że często, gdy rząd, gdy władza ma kłopoty, to tam się pojawia opozycja i wyciąga do prezesa Kaczyńskiego pomocną dłoń. Tak mniej więcej w wielkim skrócie było z funduszem odbudowy. To był ten moment, gdy PiS nie miał większości, ale właściwie prezes Kaczyński przeszedł przez to suchą stopą, a zaczęła kłócić się opozycja. Właściwie pytanie brzmi, jak to jest, że opozycja się cały czas ze sobą kłóci i to zwykle w tych momentach, gdy prezes Kaczyński może wówczas zacierać ręce? Chciałbym, żeby było więcej współpracy na opozycji. Ja zawsze jestem orędownikiem kooperacji, docierania się, uzgadniania programów. Zresztą robiliśmy to na jesieni z Platformą Obywatelską, z PSL-em. Teraz jest rzeczywiście trochę gorzej, także ze względu na wewnętrzną sytuację w Platformie Obywatelskiej. Nie mówię tego, żeby tu wytykać cokolwiek Platformie, tylko mówię jak jest. Rzeczywiście tam
jest taka sytuacja trochę nerwów, podziałów, refleksji, w którą stronę powinniśmy zmierzać. Czy część też tych takich gorzkich słów, które ludzie Platformy wypowiadali w stronę lewicy, to też jest element tego poszukiwania tożsamości, moim zdaniem. I to nie musi być coś złego, bo na pewno Platforma funkcjonowała jako taka szeroka partia władzy z wielkimi skrzydłami i trochę tracąc kompas. To znaczy Platforma się rzucała trochę od ściany do ściany. Teraz będzie się musiała trochę jako mniejsza partia, trochę jako jedna z partii opozycyjnych zdefiniować ideowo. I moim zdaniem to jest w ogóle dobre. Opozycja po takiej krótkiej kłótni wejdzie w moment definiowania programu. Lewica ogłosi swój program. Już niedługo Platforma zapowiada, że zrobi to na jesieni. Szymon Hołownia też będzie musiał pokazać coś nowego. Moim zdaniem wchodzimy w bardzo ciekawy moment, kiedy te partie się zdefiniują, czym są na tej scenie politycznej. I wtedy będą mogły te partie zacząć tworzyć drużynę rzeczywiście. Bo na razie, tak jak Łukasz Kadziewicz mówił, że ta drużyna jest dobra, bo jest między zawodnikami niezła energia, uzupełniają się. No, my też się powinniśmy jakoś uzupełniać, bo i Platforma się różni od Lewicy, inny jest PSL, inne propozycje ma Hołownia. Natomiast to się musi wykrystalizować. Moim zdaniem jest przestrzeń na współpracę i na zastanowienie się, w którą stronę Polska powinna zmierzać po PiSie. To nie może być powrót do tego, co było. To jest, mam też wrażenie, bardzo ważne, że dzisiaj większość ludzi już wie, że nie chce po prostu powrotu do Polski sprzed PiSu, tylko chce czegoś nowego. No i to nowe trzeba wymyślić i wynegocjować. Pan poseł Maciej Gdula był gościem Onet Rana. Dziękujemy bardzo, panie pośle, i zapraszamy i wszystkich naszych widzów, żeby śledzić dzisiejsze teksty w Onecie na temat klasy średniej. Dziękujemy, panie pośle, dobrego dnia.